Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, z tej strony nie kto inny jak Mirsaku, a dzisiaj was zapraszam na kolejny odcinek ze serii Outpass Zero. Dzisiaj pokażę wam, jak rozbudowałem z moim kolegą wczoraj bazę, jak to wszystko przebiega, czy to idzie w dobrym kierunku, wszystko w tym odcinku. Zapraszam i jedziemy z tym koksem. Sorry też za mały głosik, niestety mam straszną chrypę i nie mogę zbytnio rozmawiać, ale postanowiłem, że w końcu nagra, bo miałem to wczoraj nagrać, niestety jakoś nie miałem werby i za bardzo się skupiliśmy na tworzeniu drugiego stopnia robotów z tej sztucznej inteligencji, która zachowuje się troszeczkę jak my. Oczywiście nie kompletnie, bo jeszcze ta inteligencja trochę wariuje w niektórych momentach. Niestety ten pierwszy poziom tych robocików tutaj, co lecą, to te drony, one zbierają surkę, krawcą, czy ewentualnie przynoszą z magazynu, uzupełniając przy okazji paliwo w naszych generatorach i tak dalej. Niestety często się bugują, trzeba rozwalać generatory, czasami jakieś budynki po prostu się klinują, albo rozwalić po prostu robota i zrobić od nowa. Pierwszy robot ten nie jest aż tak mega drogi, więc łatwo go idzie zrobić. Teraz obecnie by mi to zajęło jakieś 2-3 minuty. Niestety drugi poziom robotów wymaga bardzo dużej ilości surki, cierpliwości, craftingu, czyli jednego robota tworzy się mniej więcej 3-4 godziny i to jest naprawdę, jeśli się oczywiście ma w miarę surkę, jeśli się nie ma surki, no to dochodzi do prawie 10 godzin, bo trzeba wszystko pozbierać. Obecnie ja już sobie to wszystko ogarnęłem tak, że mam właśnie już każdą surkę. Niestety są jeszcze błędy tych dropów itemów. Nawet jeśli się to zbierze, to nie znika. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to twórcy naprawią z czasem. No i tak. No i widzicie, to mam taką główną produkcję. Niestety nasze roboty zbierają surkę, kładą do kontenerów byle gdzie, nie sortują, nie można sortować, bo za chwilę znów jest syf. Jest troszeczkę to tak problematyczne. Mam nadzieję, że z czasem to jakoś twórcy zrobią, że w danej skrzynce będzie można na przykład składować tylko jeden typ surowca. Mam nadzieję, że w późniejszym czasie te robociki będą wiedzieć, jak to składować, żeby to miało miejsce i nogi, bo na razie to jest taki Saigon, że przy 40-50 skrzynkach i szukać jakiegoś innego itemu po prostu nie idzie po prostu znaleźć i jest po prostu miazga, naprawdę miazga. No ale nic z tym nie zrobimy, to jest Early Access. Na początku wydawało mi się, że to będzie najlepsza opcja, żeby jak najszybciej napełnić skrzynki. No teraz zrobiłem to tak, że wybudowałem więcej material procesor, czyli można powiedzieć w kuźni, która się wszystko przerabia. Zrobiłem parę kuźni i w każdej kuźni co innego się przerabia. Mam dosyć córki na to, żeby w miarę to wszystko update'ować do trójeczki. No oczywiście główny komputer mam na, dokładnie już wam mówię, żeby nie skłamać. O kurde, on jest chyba na czwartym poziomie? Tak, na czwartym poziomie, to jest tier 4. Mam dokładnie 9 robotów. Dwa już normalne takie roboty i 7 normalnych tych androidów. No troszeczkę ten tu jeden surowiec mi tu przeszkadza zawsze z wychodzeniem, będę musiał to jakoś update'ować. Oczywiście to jest taka mniejsza produkcja, już zacząłem do dwójki update'ować. Tu przez przypadek dzisiaj zrobiłem ścianę z trójki, pokażę wam, jak to wygląda graficznie. Powiem wam szczerze, że nawet styknie. O, tutaj. To jest akurat
Z trójki. Nie wiem jak z czwórki czy z piątki wygląda, bo jeszcze do tego nie udało mi się dojść. Mam nadzieję, że mi się to uda w ciągu 2 tygodni. W następnym tygodniu mam troszeczkę więcej wolnego, więc postaram się trochę też postreamować, wam pokazać jak to wszystko wygląda. Oczywiście jest strasznie trudno, jeśli wchodzimy podobnie do gry, z tego względu, że roboty świrują i elektrownie padają, surowce znikają czasami i po prostu nikt nie broni bazy, każdy może sobie inny gracz wejść, sobie nas złupić, tak samo my innych, lub po prostu piraci. Więc to jest troszeczkę jeszcze niezbalansowane, tak samo z tymi drzwiami. Po prostu jeśli włączymy drzwi, nie będziemy mogli przejść, tak samo nikt nas tak łatwo nie zrajduje, bo będzie musiał drzwi przednie rozwalić, ale nasze roboty też nie przejdą. Twórcy powiedzieli, że to jakoś naprawią w ciągu tygodnia, więc zobaczymy, jak to na razie wygląda. No wieżyczki standardowo wszystko na pierwszym poziomie mam. Zrobiłem, żeby automatycznie krawciły właśnie amunicję nasze roboty. Jak będzie nam brakować właśnie amunicji w naszych turetach, no to nasz główny robot obiad sobie to wszystko donosi. Ustawiłem go sobie właśnie, żeby wszystko podonosił. No to mamy tutaj pełną amunicję z tej strony wieżyczki. Tutaj nam się pomału kończy. Tutaj mamy jeszcze dwie, na dole jedną w bazie. Oczywiście będę chciał dość sporo tych wieżyczek pobudować, zupdate'ować, ale zupdate'owanie to zajmiemy się z czasem. Na razie no tak ze spokojem. O, widzimy, tu mamy obiada, widzę, że jest troszeczkę zmęczony, dość sporo tego wszystkiego zbiera. Właśnie ustawiłem te drugiego stopnia, te roboty, żeby lepiej zbierały, bo one mają większą pojemność jak my gracze, więc zawsze nie przychodzą na przykład z dwoma slotami, tylko przychodzą na przykład z, już wam dokładnie mówię, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, 12 slotów, czyli dwa razy szybciej zbierają surkę, dwa razy szybciej przynoszą. Nie wiem jak wyglądają roboty wyższego tieru, roboty obronne, psy obronne, szybowce, nie mam żadnego pojęcia, do wszystkiego to dojdziemy. Tu się powoli to wszystko robi. Chciałbym wam pokazać, pierwsze piętro to będzie taka główna produkcja, pełno skrzynek, pełno generatorów, pełno właśnie kuźni, wszystko tu się wszystko ładnie przerabia. W ciągu jednego dnia powinniśmy mieć dość sporo surki, żebyśmy mogli zacząć robić drugi tier i wyżej. No tu chcę już tak zrobić na pierwszym piętrze, chcę bardziej takie nuklearne generatory porobić, tak samo chcę zrobić tutaj obróbkę robotów lepszą, czyli takie raz, takie 3-4 właśnie robotyk, fabrykę robotów. Jack, co ty robisz? Halo? Ty miałeś przynosić córkę. No dobra, no widzimy, sami widzicie, że jeszcze roboty trochę tak głupieją. On tak, nie wiem o co mu chodzi. Dobrze, dziwnie się zachowuje. I tutaj na trzecim piętrze zobaczymy z czasem jak to będzie, na pewno będę chciał kwatery główne dla naszych robotów zrobić, żeby tutaj odpoczywały, czy tam jadły, nie wiem czy po prostu tu niby jedzenie jakie jest, ale nie wiem to dla kogo tak naprawdę, czy będzie w późniejszym czasie oswajanie zwierząt, nie mam żadnego pojęcia jak to będzie wyglądać, po prostu tu zrobię taką lepszą obronę z tej strony, właściwie z każdej strony będę chciał to zawalić z 10, 15, 20 wieżyczek dookoła i później to pójdziemy jeszcze w górę i zrobię będę chciał zrobić właśnie elektrownię słoneczną i to dość dobrą, która też będzie zapewne elektrownię, żebyśmy mieli sporo energii, żeby nam się w ogóle energia nie kończyła i to będzie bardzo, bardzo dobrze. No widzę, że Jack sobie o kurde, to on sam skoczył? Lol. Czemu? On Jack zachowuje się tak jak ja. Chyba popukuje za mną. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak skoczył. I tak to wygląda. Dobra, jednocześnie wam pokażę jak fabryka robotów właściwie wygląda na
drugim poziomie. Będziemy przechodzić jutro na trzeci poziom. Zaczniemy sobie od bazika, od podstaw. To jest struktura do budowania automatycznych robotów. Oczywiście pierwszy robot dron nie wymaga dość sporej surki. Jest to bardzo łatwo, można zrobić. Crafting Board to jest, można powiedzieć, pierwsza karta główna w naszym robocie. Jest to potrzebne. Lina miedzi. Lina miedzi się robi właśnie z miedzi, którą bez problemu można... Właśnie to przerabia się w kuźni, bardzo szybko idzie to zrobić, tylko wystarczy, że trzeba mieć koper. A i korę, no to potrzebujemy oczywiście trzy płyty główne, trochę sylicy i uranu trochę. Uran to po prostu znajduje się w niektórych miejscach na mapie. Jest to taki, można powiedzieć, skażone miejsce, pokażę wam. W późniejszym czasie, jak to wygląda, zaawansowane, to już jest robotic assembly, no to już jest troszeczkę automatyczna struktura na wyższym poziomie, Guardian Chest, czyli ten robot, no on potrzebuje dość sporo tego, Adventures Computer, czyli potrzebujemy 10 Adventures karty przygodowej, 10, no to już jest troszeczkę roboty przy tym, 10 diamentów, też bardzo rzadko to wypada, ale jak się zbiera uran, to w dużych ilościach to czasami wypada, więc jeśli latamy co pół godziny zbierać uran, no to za każdym razem przyniesiemy 10 diamentów, więc tragedii już nie ma. 10 slivera. Tu mamy 10 magnetite, no to też był właśnie ten surowiec też bardzo rzadki, ale udało nam się właśnie ku głównej bazy znaleźć i można powiedzieć, jest fabryka, mamy już tego wystarczająco, czyli można powiedzieć, że mamy prawie wszystko full oprócz uranu, no pół urana trzeba troszeczkę biegać, no ale mniejsze o to. Nie wiem, do czego służy w ogóle, to jest EFF Strambler, nie wiem w ogóle, co to jest za materiały, podobne z tego Multum, to są chyba najlepsze itemy w grze, nie mam zielonego pojęcia, co to kurde jest. Tak samo Robo Dogle, to jest można powiedzieć pies bojowy, który nam pomaga, tylko nie wiem, co to jest Unoblaterium, nie wiem w ogóle, co to jest za materiał, jeszcze technologicznie do tego nie doszliśmy. No i tu mamy szybowiec, który który lata wokół bazy, skanuje wszystko chyba prawdopodobnie, tak mi się wydaje, i namierza wrogów i córkę, nie wiem, jak to będzie działać. Na pewno dojdziemy do tego w przyszłości. Robotik, na pewno wyższy stopień tej struktury, to dopiero za tydzień. Już takiego będziemy mieć. No dobra, no zobaczymy, co my tutaj, kurde, nasze roboty zaczęły kombinować. Czy one cokolwiek tak naprawdę zaczęły kombinować, bo to tak dziwnie wychodzi. Jest to taki śmietnik, że po prostu nie umiem tego sobie ogarnąć tak naprawdę. Szkło, tu mamy trochę tego, tu mamy pełno naboi, no oczywiście, że dobrze, że te naboje są produkowane. Moim zdaniem na początku niepotrzebnie robiliśmy niektórych właśnie fabryki, bo powiem wam szczerze, że to był błąd zrobienie od razu w dużej ilości fabryk. Żeby wszystko zbierać, bo teraz mam taki śmietnik, że ogarnąć to wszystko, to naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości do tego. No samo układanie, no zajmuje dość sporo czasu, no nie będę wam smęcił, że tak nie jest, bo tak właśnie jest. Oczywiście humor jest bardzo fajnie zachowany piratów. Piraci już tak nie atakują jak kiedyś. No wczoraj był ten właśnie patch, który trochę tam poprawiał to wszystko. Bardzo fajnie. Trochę mamy uranu, mamy trochę koperu. W sumie ten koper mógłbym w końcu gdzieś odłożyć tak naprawdę. Dobra, zejdziemy może niżej. Bo ja tak naprawdę nie mam teraz miejsca.
W sumie z jednej strony przejdę się po Uran, zobaczycie jak Uran wygląda. Kurde, ja mam... Jezu, to jest tak wszystko kurde zawalone tym wszystkim, że ja nie ogarniam. Dobra, przynajmniej hartowana stal trochę jest produkowana. To przynajmniej jest fajne. No na razie tylko będziemy tak naprawdę zbierać hartowaną stal. Jest to najbardziej potrzebne. Tu trochę tego, tu nic jeszcze nie ma, tu mamy plastik, dobra, plastik, tu mamy carbon fiber, nie wiem w ogóle co to jest ten carbon fiber, do czego jeszcze się robi, ogarniemy z czasem, tu mamy 46, tu mamy chemikaliów, no w sumie powiem wam szczerze, że jeszcze dwa roboty do craftingu by się przydały tak naprawdę, bo to jest obecnie za mało. Czy 4 roboty do craftingu na taką produkcję, no kiepsko, naprawdę kiepsko jest to. Tu jest crafting, oczywiście odpoczywają albo dubią w nosie sobie zamiast to wszystko robić. Albo po prostu surki nie ma, nie mam zielonego pojęcia teraz na jakiej to zasadzie to działa. Dobra, tu sobie troszeczkę odłożyłem, sobie coś zacznę też produkować, te mniejsze mi się wydaje, tu jest crafting, a my sobie po uran za chwilę polecimy, silica, repair, dobra, płytki główne, dobra. Oczywiście mamy tam już pierwsze itemy właśnie robione armora, tak samo do zbierania surki. Bardzo fajnie się to nawet prezentuje, powiem wam szczerze. Nie ma z tym tragedii. Nasza postać przyjemnie wygląda. Ale w późniejszym czasie będę chciał udejtować na dwójkę, zobaczymy sobie jak dwójeczka, czym się różni dwójka od jedynki. O, co to jest? Trochę drewna, dobra. Oczywiście moby zostały zbufowane, one już tak kurde były za silne, a teraz to już jeszcze cholernie są silne. Chociaż jest troszeczkę wyrównane, bo czasami się spotykało tutaj takiego, może nie grzyba, takiego kraba, który nagle miał setny level i miał około 150 tysięcy życia, no za Chiny by się go nie zabiło, nawet w 4 osoby z jakby te 200-300 amunicji by się miało, po prostu bardzo ciężko było, trochę było niezbalansowane, akurat w nocy był patch poprawiający właśnie te parę rzeczy. Zobaczcie sobie, no troszeczkę jeszcze balans jest niedokładny, zbalansowali bronię, lecz moby nie są zbalansowane z tego względu, że walę teraz po 30 i praktycznie takiego moba zabić, to jest naprawdę hardkorowo, naprawdę, uwierzcie mi, hardkorowe, szybciej zabić jest gracza niż moba tutaj, więc z mobami na razie nie ma co walczyć, póki nie będziemy przygotowani, czyli tak minimum drugi strój, drugi level, drugi tier broni, drugi tier armora i wtedy spróbujemy pozabijać jakieś mobki. Spróbuję też oczywiście na strumyku. Zobaczymy jak to po prostu będzie. No i dobra, no i tutaj mamy taką mniejszą fabrykę. Tutaj mamy mniejszą naszą fabrykę właśnie uranu. Najlepiej, żeby uran nam nie zadawał obrażenia, najlepiej wejść na uran albo ewentualnie wejść na skałkę. Albo wybudować fundamenty i postawić elektrownię, tak na przykład ja to właśnie uczyniłem. Oczywiście uran jest nam potrzebny w dużych ilościach. Nie będę wam ukłamywał, że nie jest potrzebny, bo tak naprawdę jest w dużych ilościach. To jest tak.
To jest 240, czyli mamy 750. 750 uranu, mamy jeszcze chyba 400, więc 750 uranu powinno wpatrzyć na jakieś 6-7 godzin. Żeby mniej więcej prądu starczyło, jak was nie będzie online 2-3-4 dni, to musicie mieć mniej więcej... oczywiście, jeśli nie będziecie produkować, możecie roboty zostawić, fabryki powyłączać, kuźnie powyłączać, zostawić roboty, też roboty powyłączać, ewentualnie 3-4 roboty, żeby dokładały na przykład, żeby energia cały czas była, czy amunicja, wręcz tego jak NPC-ty będą was napadać, czy inni gracze, żeby po prostu zabezpieczenie było, to tak mniej więcej, żeby było te 3-4 tysiące uranu właśnie w chacie. Oczywiście nie możemy zużywać więcej prądu niż to jest wskazane, niż nasze generatory właśnie doją, bo wtedy bardzo szybko się wydoimy ze wszystkiego i będzie kaput. Trzeba po prostu na początku zadbać o energię i delikatny rozwój bazy. Nie za duży, tylko delikatny. Czyli jeden robot kraftuje, jeden zbiera, jeden donosi, a my im pomagamy. I to krok po kroczku, nie za dużo, bo jak wiadomo, jeśli od razu będziemy wszystko chcieli zrobić, to źle się to skończy. Dobra, oczywiście znając miejsca, to i tak kurde w głównej bazie nie ma miejsca, więc będę musiał gdzieś poszperać tutaj. Dobra, czy w ogóle będzie miejsce na uran? Panowie, czy mi zostawiliście jakieś miejsce na uran? Ja mam dość sporo tego uranu. Dobra, znów nas piraci atakują. Spróbujemy odeprzeć ten atak. Kurde, trójka. Tu jest ten uran. Tutaj włożyłem, tu jest stal. Tu jest 7, 10, o, robotykę będziemy mogli w końcu update'ować. Dobra, z której strony atakują? Oczywiście broni nie mam, spróbuję z tego mieczem. Oczywiście to są, im większą macie bazę, tym więcej właśnie piratów będzie was atakować i tak dalej. A ty co robisz? Halo? Ja nie wiem, te roboty te są kurde jeszcze trochę tak zbugowane, ci piraci. Dobra, no ale niestety popadali. Nie wiem dlaczego tutaj roboty nic nie robi. Nie mam zielonego pojęcia, czekajcie. Halo? Czemu ty nie działasz? A, bo nie ma energii. Dobra, ja już wszystko rozumiem, że nie masz energii, ale tak się nie powinieneś bawić. Poczekajcie. No bo to ostatnio patrzył jest tak, że przedtem było, że on nie ma energii, ale on pójdzie na zasilaniu i będzie dostawał obrażenia. Teraz po prostu trzeba mu dać powerka, kopa w tyłek. Czyli można powiedzieć energii pakt, żeby po prostu się włączył i sam poszedł się ładować. Dobra, czyli ty nie będziesz donosił, tylko ty będziesz też krafcił, stary. Dobra, i teraz tak zrobimy craft. Można powiedzieć craft wszystko. Włączamy zasilanie i widzicie dron i rusza do pracy. Idzie się podładować i zacznie swoją pracę. Bardzo fajnie. O, to tu wszystko ładnie ten. O, a my przy okazji sobie ulepszymy roboty factory. Cyk. O kurde, nie to, to miało być. Dobra, przełączymy tak, bo nic nie widzę. Czy buduje? Nie, buduje. 10 tysięcy, o, już ma życia, to będzie miało chyba z 15 tysięcy. No, 15 tysięcy. I zobaczymy. Super. Trzeci stopień. A,
Czyli widzimy, że robotyka jest tylko do trzeciego stopnia. I co my tu mamy? Super Ile Core. Co my tu mamy? Hardcore Crystal. Na pewno zwykły kryształ będzie można jakoś przerobić właśnie z tym kryształem. Tak mi się wydaje. Quantium. Ok, 15, czyli na pewno też będzie potrzeba dość sporo tego. No widzę, że no potrzebujemy dość sporo nowej córki. Tylko teraz pytanie, skąd wziąć ten surowiec? Unod Batrium, Ust Creator Adventures Uknął. Czyli to jest, nie wiem, jakiś surowiec, który jest bardzo, bardzo, bardzo rzadki i nie wiadomo, gdzie go zdobyć. Będzie trzeba zwiedzić całą mapę, ale dopiero się jak przyszykujemy, to wtedy dopiero polecimy. No dobra, no to zaczniemy produkować w końcu. Właściwie niech sami... Niech zaczną produkować w takim bądź razie. Kurde, zaczyłem wal. Potrzebujemy Cretute Board. Craft Electronic. Elektroniczny. Chociaż nie wiem, czy to jest karta, kurde, główna. No tak. No tak dziwnie. Teraz mi się zawiesiło już całkowicie, nie mogę coś włączyć. Aha, dobra. Był problem, bo serwery wyrzuciło. Prawdopodobnie będzie update serwerów. Serwery dopiero będą włączone za pół godziny. Więc nic z tym nie zrobimy. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Oczekujcie niedługo następnego odcinka. Prawdopodobnie jutro. Albo pojutrze. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia. Cześć.